Władimir Putin. To jutro. Czy możemy spodziewać się kolejnego ataku na Polskę? O tym między innymi porozmawiam z wiceministrem spraw zagranicznych, panem Szymonem Szynkowskim Welsenk. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu. Szkoda, że jeszcze piątej części nazwiska nie musiała być wymienić. Czego możemy się spodziewać, panie ministrze? Ten resort ma to do siebie, że zawsze musi być w pełnej gotowości, no bo taka specyfika funkcjonowania, ale oczywiście to, co działo się w ostatnich tygodniach w kontekście kolejnych wypowiedzi i pana prezydenta Putina, i wysokich przedstawicieli Federacji Rosyjskiej w zakresie snucia fałszywej narracji na temat przyczyn wybuchu II wojny światowej, w zakresie szkalowania dobrego imienia naszego kraju, oskarżania nas czy sugerowania, że przyczyną, jedną z przyczyn wybuchu II wojny światowej miałaby być rzekoma kolaboracja Polski z Hitlerem. To wszystko skłania nas do szczególnie czujnego przyglądania się jutrzejszym wydarzeniom w Jerozolimie z potencjalną oczywiście reakcją, jeżeli ona będzie konieczna. Ja wczoraj mówiłem o tym, że my apelujemy do pana prezydenta Putina, aby nie wykorzystywał pamięci Holokaustu, ofiar Holokaustu do rozgrywek politycznych, bo mamy takie poczucie, że tak się w ostatnich tygodniach dzieje, ale ta rocznica jest szczególna. W centrum tej rocznicy muszą być ocaleni. Tak to jest 27 stycznia, kiedy w Auschwitz będą organizowane obchody, gdzie gospodarzem obchodów jest pan prezydent Andrzej Duda i Muzeum Auschwitz-Birkenau i tam 200 ocalonych. To są najważniejsze osoby, które wezmą udział w tych uroczystościach. Ich głos, ich świadectwo popłynie do wielu krajów świata. I to powinno być centrum uwagi, a nie wystąpienie prezydenta Putina, w którym mogą niestety znajdować się znowu elementy takiej fałszywej narracji historycznej. Mamy podstawy się tego spodziewać po ostatnich tygodniach, ale apelujemy, żeby tak się nie stało. A na ile ten apel może być skuteczny? Czego państwo oczekujecie? Sądzę, że przedstawiciele Federacji Rosyjskiej powinni zrozumieć, że ta narracja nie znajduje posłuchu poza terenem Federacji Rosyjskiej. My z obserwacji ostatnich tygodni wyraźnie dostrzegamy, że ona nie jest postrzegana jako wiarygodna, że po prostu jest tak jaskrawym kłamstwem, że przez przedstawicieli wielu krajów, przez opinię publiczną wielu krajów jest postrzegana właśnie jako narracja kłamliwa i w tym sensie jakby warto z niej rezygnować. Dlatego ten apel, bo tak, ale uważamy, panie ministrze, że on szkodzi de facto Federacji Rosyjskiej. Są dwie rzeczy. Po pierwsze, moralność w stosunkach Rosji z innymi krajami jest pojęciem, można powiedzieć, nieznanym, a nawet może nieobecnym. Obcym dominuje pragmatyka. Czego zatem chce Putin? Jak możemy się przed tym, czego on oczekuje, bronić? Albo co chce osiągnąć, bronić? Sądzę, że z jednej strony to jest chęć takiego wysłania sygnału w ramach polityki wewnętrznej nawiązującego do tego mitu o mocarstwowości Związku Sowieckiego, odwołania się do tego takiego toposu, który cały czas w części środowisk rosyjskich jest obecny. To przekonanie, że za czasów Związku Sowieckiego mieliśmy silne państwo, mieliśmy wiele atutów, wszyscy się nas bali w kontekście międzynarodowym, a dzisiaj jest inaczej. Dzisiaj mamy problemy gospodarcze, dzisiaj mamy różnego rodzaju problemy społeczne. Pan prezydent Putin musi się z tym wszystkim mierzyć na arenie wewnętrznej. No i odwołując się do tego, tak jak powiedziałem, sowieckiego toposu, próbuje przykryć inne bieżące problemy. I to jest, myślę, jedna z przyczyn. Druga przyczyna to polityka zewnętrzna, zagraniczna Federacji Rosyjskiej. W niej dominuje niestety ten ofensywny, agresywny ton. Oczywiście nie mówię o skrajnym przypadku, jak łamanie prawa międzynarodowego na Ukrainie, wojna na Ukrainie, zagarnięcie Krymu i wojna w Donbasie. Natomiast myślę też o właśnie wojnie narracyjnej. To znaczy wprowadzanie znowu takich wątków, które mają wprowadzić podziały między sojuszników Unii Europejskiej, mają sprowokować do jakichś szybkich, czasami nadmiarowych reakcji, jednocześnie pokazując, że nie wszyscy z tymi reakcjami się solidaryzują. No i oczywiście przy okazji wymazania
poszukiwanie odpowiedzialności Związku Sowieckiego za zbrodnie II wojny światowej. Odpowiedzialności, która tak jak nie ma wątpliwości co do tego, że Związek Sowiecki od pewnego momentu walczył z nazistowskimi Niemcami, tak też nie może być wątpliwości co do tego, że wraz z tymi niemieckimi, z tymi nazistowskimi Niemcami napadł na Polskę i był sojuszniczą siłą Hitlera w zakresie zbrodni popełnianych w pierwszych 2 latach wojny. To się próbuje zamydlić, my na to nie pozwolimy. Panie ministrze, ale w miejsce ideologii, która w Rosji, jak wiemy, konstytucyjnie jest zabroniona, wchodzi polityka historyczna, która przejmuje tę rolę. Wczoraj pan dodał, że Polska wygrywa wojnę historyczną, to ja muszę zadać to pytanie, na jakich polach i co dalej, co chcemy przekazać światu? I czy nie jest tak może, że nie mamy dużych szans w starciu z tym rosyjskim Goliatem? Myślę, że tak nie jest. I to, że wygrywamy tą narrację, pokazuje kilka faktów. Po pierwsze... No wtedy... ale dzielą się elity nawet, i to w Izraelu, i elity w Stanach Zjednoczonych. Na tym tle mówię. Oczywiście zawsze znajdą się ci, tak jak chociażby organizator uroczystości w Jerozolimie, pan Moshe Kantor, którzy z różnych przyczyn są bliżsi narracji rosyjskiej, narracji fałszywej. Z racji jego współpracy z Putinem. No właśnie, no są, przyczyny bywają różne, w tym przypadku jasne. Przyczyny są dość oczywiste, ale pewnie w niektórych przypadkach może nie są tak oczywiste, bywają różne. Natomiast zwracam uwagę, że oficjalni przedstawiciele państw, czyli najpierw w pierwszej kolejności ambasadorowie państw akredytowani w Warszawie, ambasador Republiki Niemiec, ambasador francuski, brytyjski, ambasador Ukrainy, zaraz po tym, jak pojawiły się te pierwsze wypowiedzi, reagowali, solidaryzując się z Polską w obronie prawdy historycznej. Później, kiedy wracały te wypowiedzi, ostatnie dni zwracam uwagę na może nieco tutaj właśnie mniej widoczną, ale jednak dla nas ważną, reakcję ministrów spraw zagranicznych państw bałtyckich. Minister spraw zagranicznych Litwy, Łotwy, Estonii reagowali w ciągu ostatnich kilku dni na rosyjskie kłamstwa. Pan prezydent Litwy podjął decyzję, że nie jedzie do Jerozolimy, przyjeżdża do Auschwitz, więc nasi partnerzy ale są z nami solidarni. Ale czy to się jakimś, ta nieobecność prezydenta Litwy, Wiatr Waszem, odbije się jakimś echem, czy przejdzie bez echa, pańskim zdaniem? Myślę, że widać bardzo wyraźnie, że racje polskie, dlaczego prezydent nie jedzie do Jerozolimy, zostały nie tylko wysłuchane, bo my w ostatnich dniach poświęciliśmy naprawdę wiele uwagi i zaangażowania, żeby te racje przedstawić. Wszyscy ambasadorowie akredytowani w Warszawie otrzymali szczegółową informację, jakie są powody nieobecności polskiego prezydenta w Jerozolimie. Zostało to nie tylko wysłuchane, ale też przyjęte ze zrozumieniem. O tym mówił pan minister Szczerski po swojej wizycie w Stanach Zjednoczonych, ale również tutaj na miejscu, również w trakcie moich zeszłotygodniowych rozmów w Berlinie spotykałem się z szeregiem niemieckich polityków. Jest zrozumiane, dlaczego Polska nie może zgodzić się na fałszowanie historii i nasi partnerzy się z nami solidaryzują. Myślę, dlaczego że także w Jerozolimie. Nie znalazła w grupie aliantów, tak? No, myślę, że po prostu te kłamstwa są tak oczywiste, że trudno na nie nie zareagować z różnych przyczyn. Ale tutaj... stopień reakcji państwa jest adekwatny do sytuacji pana ministra zdaniem? Jeszcze raz? Stopień zaangażowania służb dyplomatycznych w prostowanie tego całego problemu, wyjaśnianie jest adekwatny do tych zarzutów? Z naszej strony tak. Uważam, że tak. Natomiast ze strony naszych partnerów to jest zawsze kwestia ocenna. My może by chcielibyśmy, żeby tych wyrazów solidarności było jeszcze więcej. Natomiast też pamiętajmy o tym, że na przykład w Niemczech ten temat nie jest tematem szeroko dyskutowanym publicznie. Znaczy on dla nas jest bolesny. Ale wpływowe dzienniki już przyjęły tę narrację polską. To prawda, ale też nie jest to temat, który na przykład wszystkim politykom był bardzo szczegółowo znany. On się pojawia jako temat, powiedzmy, 8 czy 10 na stronach niemieckich gazet, a to z tego względu, że to jakby nie Niemcy są ofiarą tego ataku, tylko Polska. To właśnie, my musimy domagać się tej solidarności. Właśnie, panie ministrze, to w takim razie konkretnie, czy pan nie uważa, że Polska Fundacja Narodowa no, powinna przeprowadzić kampanię informacyjną w mediach amerykańskich, w mediach europejskich, a może nawet na tych uniwersytetach na obu kontynentach? Zwracam uwagę, że wczorajszy tekst
pana premiera Morawieckiego w Politico jest właśnie wyrazem przekonania, że my musimy w najbardziej opiniotwórczych mediach docierać do opinii publicznej. No to gdzie jest ta fundacja? No, ja jakby nie chcę mówić, co powinna robić, albo nie powinna Polska Fundacja Narodowa, bo jest to podmiot niezależny od Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Tak. Myślę, że dobrze będzie oczywiście, jeżeli każdy podmiot, włącznie z PFN-em, włączy się w tego rodzaju działania. Natomiast głos pana premiera Morawieckiego już napotkał na reakcję rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. To pokazuje, że jest słyszany, że jest postrzegany jako, jako element sukcesu w polskich działań w obronie prawdy historycznej. A pan premier też, proszę zwrócić uwagę, i odsyłam do tego tekstu i zachęcam wszystkich, żeby z tym tekstem się zapoznali. Mówi w sposób bardzo klarowny. Nie pozwolimy na kłamstwa z jednej strony, ale też z drugiej strony pamięć o przyczynach II wojny światowej jest ważna dla całej Europy i Europa wspólnie powinna wziąć odpowiedzialność za jej obronę. Tak, to jeszcze dodam, że temat istnieje także w mediach za granicą, jak powiedzieliśmy, 70, tutaj mamy cytat, 75. rocznica wyzwolenia obozu koncentracyjnego ujawniła rozłam dyplomatyczny. Czytamy w tekście dla Bloomberga. W tekście padają też słowa o poszerzeniu rozłamu między Polską a Izraelem i tutaj proszę pana o komentarz. Myślę, że nie należy szukać tutaj akurat różnic między Polską a Izraelem. Prezydent Izraela będzie obecny w Auschwitz i uważam, że pamięć o ofiarach Holokaustu jest wspólną odpowiedzialnością, tak jak powiedziałem, europejską, światową, ale w sposób szczególny odpowiedzialnością polską i żydowską. I my jesteśmy w stanie brać wspólnie z Izraelem też tą odpowiedzialność za swoje barki. Panie ministrze, zapytam o takie kuluarowe rozmowy, bo podobno odmówiono wygłoszenia Andrzejowi Dudzie znacznie wcześniej wystąpienia w Yad Vashem i światowi przywódcy włączyli się, podobno prowadzili rozmowy z Izraelem, interweniowali podobno, mówię ciągle podobno, amerykańscy urzędnicy, pan może potwierdzić te doniesienia? To są enuncjacje medialne, nasz resort stara się tego rodzaju enuncjacji nie komentować. Czyli może być coś na rzeczy, ale a czy zatem możemy mówić o takim, no nie wiem, niepokoju, zgrzycie na linii Warszawa, Waszyngton, Tel Awiw? Mogę powiedzieć jedno, bo o tym też mówił pan minister Szczerski. Decyzja o tego rodzaju formule organizacji uroczystości w Jerozolimie jest postrzegana przez amerykańską administrację krytycznie. To dlaczego, skoro rację jest polskiego, tak, polskiego prezydenta w zakresie jego nieobecności tam na miejscu są rozumiane. To dlaczego przy tak mocnym wsparciu Stanów Zjednoczonych nie udało się pańskim zdaniem zmienić decyzji Izraela w sprawie wystąpienia pana prezydenta Dudy? No, chciałbym, żeby... A jak państwo to jako MSZ czytacie? Odczytujemy to w sposób taki, że dzisiaj potrzebą jest koncentrowanie się na uroczystościach 27 stycznia, gdzie będzie większość ocalonych, zdecydowana większość ocalonych tam na miejscu. I to tam świat będzie patrzył na te uroczystości jako główne uroczystości. To, co wydarzy się w Jerozolimie, niestety zostało spolityzowane, znaczy niestety zostało ułożone w taki sposób, że jest duże prawdopodobieństwo, że będzie postrzegane przez pryzmat kontrowersji słów, które mogą tam paść. A przecież w istocie, w obchodach 75. rocznicy tak ważnego wydarzenia z punktu widzenia pamięci o tych strasznych zbrodniach, najważniejsze nie są kontrowersje polityczne, nie jest prezydent Putin czy jakikolwiek inny prezydent, tylko ocaleni i pamięć o ocalonych i wyciągnięcie wniosków z tych dramatycznych niemieckich zbrodni na przyszłość. I my na tym się koncentrujemy. Nie chcemy, żeby ta cała dyskusja o tych kontrowersjach przesłoniła to kluczowe znaczenie obchodów tej rocznicy. Na łamach Jerusalem Post jeden z wpływowych rabinów, Szmulej Botech, zastanawia się, czy Izrael lekceważy Polskę, by ugłaskać Putina. MSZ przychyliłoby się do tak mocno formułowanego sądu? Nie, ja nie chcę, tak jak mówię, komentować sądów publicystycznych, które koncentrują się właśnie na relacjach międzynarodowych w kontekście tej rocznicy. Znaczy, ta rocznica to jest fatalny moment do tego, żeby zajmować się w tym momencie napięciami na różnych liniach międzynarodowych. Ale Putinowi się to udało.
włączyć świat w taką debatę. I dlatego tak krytycznie patrzymy na tego rodzaju postępowanie. Właśnie dlatego ten wczorajszy apel, żeby nie wykorzystywać tej rocznicy do rozgrywek politycznych, bo niestety w jakiejś mierze pan prezydent Putin sprawił, że dyskutuje się może w niektórych mediach czy w niektórych krajach bardziej o jego wystąpieniu, o potencjalnej treści tego wystąpienia, zapominając o tym, co jest istotą tej rocznicy. To jeszcze pan może nie chce odnosić się często do tych Putin nie umie rozmawiać, on tylko umie walczyć, wojny prowadzić, bloki rozsadzać, komentatorów mówi, dzieci że w szkole, to ekonomiczna decyzja Instytutu Yad Vashem. To jest raczej opowieść dla grzecznych dzieci. Chcę zapytać pana, czy jest jakiś pierwiastek prawdy w tym rzeczywiście? Znaczy to jest przede wszystkim współodpowiedzialność organizatora pana Moshe Kantora i Instytutu Yad Vashem. Ale jak patrzę na program tych uroczystości, to mam wrażenie, że pan Moshe Kantor miał tutaj głos decydujący i pewien plan, jak te obchody ułożyć. I nie jest to plan, który dawałby szansę mówienia uczciwego o historii w kontekście tej rocznicy. Właśnie, ale daje szansę grania Putinowi na własnym boisku. Zobaczymy. Poczekajmy jeszcze cierpliwie. Proszę jutro Państwa, bo to się wszystko też odwróci. Kłamstwo ma krótkie nogi. No, Janek Witek zawsze mówił w kosmos. Wysłać, czyli coś zniszczyć. Putin chce niszczyć, chce, tam jacyś Żydzi za jego plecami są, Ruscy i tam go prowokują widocznie. A to samej osoby prezydenta Litwy. To chcę pana w tym kontekście zapytać, czy ta sytuacja nie prowadzi do takiego zacieśnienia relacji Polski z innymi krajami regionu? Czy jednak Putinowi z jednej strony nie udało się właśnie zagrać na własnym boisku i sprowokować całą opinię światową, a z drugiej strony być może pomoże nam to w zacieśnianiu naszych relacji? Człowiek taki jest kumoterski, że lubi pieprzyć głupoty, gadać, dziad do dziada. Gad do gada i wtedy to ma sens, a sam to nie ma swojej mądrości, pomysłu, sam to nie ma. A Biblia mówi, że ojciec nie poniesie nieprawości synowskiej, ani że syn nie poniesie nieprawości ojcowskiej, proszę Państwa. Biblia wyraźnie sprawę stawia, ale że ludzie Biblii nie znają, nie czytają, to tylko to o tym świadczy, że ludzie Biblii nie znają, nie czytają. Że pojawiła się próba fałszowania historii, prezydent Putin umożliwił zabranie nam w tej sprawie głosu. Z głosu zdecydowanego, który dotarł do opinii publicznej, która jakby czasami mam takie wrażenie, rozmawiając z moimi partnerami na Zachodzie, obudziła się z tym faktem, że przecież rzeczywiście Polska nie tylko najpierw została napadnięta przez pierwszego... Także wiecie Państwo, to rozmawiać to tam nie tylko to, co jutro będzie, czy pojutrze w Tel Awiwie. Rozmawiać może na Facebooku, wszędzie w całym świecie. Duda gdzieś tam pojechał też do Davos, też może mówić, wszędzie można mówić. Także jakiś Żyd myślał, że sobie zorganizuje spotkanie. Żydzi też kiedyś swoje prawa przykazania wymyślili pogańskie takie, a Boże w kosmos wyrzucili. Kosmos, czyli usunęli drugie przykazanie, czy bałwany wprowadzili powlekane, pozłacane, tak jak katolicy zresztą za Żydami w ślad. Także okropne, okropne. Znieważyliście prawo Boże przez ustawy ludzkie, Biblia mówi konkretnie. ...szerokiego programu gospodarczego zaoferowanego nam, jak napisała rzeczniczka rosyjskiego MSZ, bezinteresownie przez Związek Sowiecki. To wszystko jest kłamstwo, to wszystko jest blaga i to się samo kompromituje przez się. To niewątpliwie przed polską dyplomacją ważny i bardzo trudny czas, to też nie możemy ukrywać, prawda? Czy jesteśmy, panie ministrze, w takim razie gotowi na taką długą, wyczerpującą wojnę historyczno-dyplomatyczną z Rosją? Jesteśmy na to gotowi, mówił o tym też mój kolega, pan minister Jabłoński, na różnych polach, którymi dzisiaj, na których musi działać dyplomacja, a więc nie tylko w rozmowach z naszymi partnerami, ale też w przekazie skierowanym do opinii publicznej, w ramach tak zwanej dyplomacji publicznej. Działamy nowocześnie na forach mediów społecznościowych. Powiem tylko, że te nasze przygotowane wcześniej akcje, na przykład związane z odpieraniem rosyjskiej
rosyjskiej ofensywy propagandowej 17 września, przy okazji tak zwanej rocznicy wyzwolenia Warszawy, kiedy spodziewaliśmy się, że pojawi się znowu taki atak propagandowy. Byliśmy na to przygotowani. Nasza akcja Wyzwolenie bez wolności, pokazująca, jaki miało charakter to rzekome wyzwolenie, osiągnęła bardzo duże zasięgi w mediach społecznościowych. To są zasięgi sięgające 1 miliona osób, do których dotarliśmy. Na rosyjskim rynku 250 tysięcy osób za pośrednictwem Twittera też otrzymało te wiadomości. Trochę nam pomogła również Federacja Rosyjska sama, ponieważ Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji retweetowało nasze tweety, komentując je, ale dzięki temu ta nasza narracja docierała również do obywateli Federacji Rosyjskiej. 790, tak więc myślę, że naprawdę nie 500, mamy sobie wiele w tej chwili do zarzucania. Mamy telefon dobrze w inny kąt, żeby mi to nie włączało do cholery jasnej. Ale trzy razy dzwoniła. Nie reagujemy tylko po, ale promujemy uczciwą, pozytywną narrację. To jeszcze ci ważni goście, którzy 27 stycznia będą obecni na terenie byłego obozu koncentracyjnego. Najważniejsi, ja o tym cały czas mówię, są ocaleni. 200 ocalonych. To jest grupa gości dla nas szczególnych i traktujemy ich w sposób nadzwyczajny, jako gości najważniejszych. Ich głos będzie tam najważniejszy. Gospodarz, pan prezydent Andrzej Duda, oczywiście będzie obecny prezydent Izraela, będzie obecny prezydent Niemiec, będą obecni przedstawiciele 60 w tej chwili delegacji państwowych, tyle mamy delegacji na wczoraj wieczór potwierdzonych, z czego kilkunastu prezydentów. Myślę, że to wybrzmi. No ale to po co to dziadostwo tam jedzie, skoro to jest prywatne spotkanie i to ani obowiązkowe, ani jakie. Że w tym właśnie gorącym okresie zechciał pan przyjąć nasze zaproszenie. Przypomnę jeszcze państwu, że gościem programu był wiceminister spraw zagranicznych, pan Szymon Szynkowski. Serdecznie dziękuję. Szymon Szynkowski, no dziękuję. Ogłoszenie.